Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Ponownie mamy 23 października 2021 rok. Cóż, tam jesteśmy u mnie w domu, Krystian Chyła, sklep Tasi Wypas. Cóż, no chciałem tutaj ogłosić taki nowy konkurs w moim sklepie Tasi Wypas, ale zanim przejdę tutaj do szczegółów, to może tak króciutko podsumowanie tego sezonu 2021. No cóż, sezon 2021 bardzo, bardzo udany dla mnie. Mogę powiedzieć, że to praktycznie jeden z najlepszych moich sezonów. Dlaczego najlepszych? Dlatego, że udało. Ciężką pracą wywalczyłem ponownie tytuł mistrza oddziału 074 Kociewie, lotak głębi dorosłych. Nie było łatwo, sezon był trudny, no przede wszystkim dlatego, że były problemy z rozpoczęciem tego sezonu w związku z tą ptasią grypą. No w końcu nam się udało. Oddział zorganizował 10 lotów. Można powiedzieć, że sezon najtrudniejszy, najbardziej wymagający w mojej karierze. No i chyba najbardziej przetrzebione gołębniki w naszym oddziale po tym sezonie. Ale to też jest przyczyna taka, że po prostu zeszliśmy z kierunkiem lotów na południowy zachód. Co ja mogę tutaj powiedzieć? No ja sobie poradziłem tak samo jak w 2016 roku, gdzie też byłem mistrzem oddziału z tego samego kierunku, tak i teraz. Jak to mówią tutaj, można kierunki zmieniać, wiele oddziałów już to robiło, próbowało, że tak powiem, zrobić pod siebie, pod innych, zmienić, żeby ci mistrzowie nie dali rady, ale niestety no, zawsze przeważnie było tak i w innych oddziałach też, że zmiana kierunku lotów, mistrzowie prawie zostali ci sami, a tylko skutkiem tego było, że pół oddziału wyniszczyło swoje gołębie. I tak jest było w tym sezonie i u nas. Także zaczęliśmy z tego, co kojarzę, prawie albo ponad 8 tysięcy sztuk gołębi na spisach. Zaczęło coś w okolicach 100 albo ponad 100 hodowców. No i mamy taką na przykład trzecią ligę u nas w oddziale, taką klasyfikację jest pierwsza, druga, trzecia. I przykładowo na ostatni maraton z tej trzeciej ligi, gdzie swoje zawody rozgrywa ponad 50 hodowców, 5 hodowców włożyło na ten lot. To pokazuje, jaki sezon był ciężki, jak ludzie wygubili gołębie i tak dalej. Także cóż, no wrócę do moich wyników. No, dla mnie sezon bardzo udany. Ja w tym sezonie zdobyłem tytuł mistrza oddziału z klasyfikacji narastającej. Zostałem w oddziale mistrzem w GMP z wynikiem 1846,50 zdaje się, to może nie jest jakiś tam wynik na Polskę, ale dla mnie bardzo dobry wynik. Okazało się, że to jest wynik w okręgu Gdańsk na tytuł pierwszego przodownika okręgu Gdańsk, czyli czwarte miejsce. W regionie północ wynik ten dał trzeciego przodownika, o ile dobrze kojarzę, trzeciego albo czwartego, żebym nie przekłamał, czyli szóste albo siódme miejsce. Więc pokazuje to, że sezon był ciężki, nie można było praktycznie chybić w typowaniu, bo była tylko określona ilość lotów do GMP, nie było można żadnego lotu odrzucić. Także trafiałem dobrze, gołębie się dobrze spisywały. Cóż dalej zdobyłem w tym sezonie? Tytuł mistrza w intermistrzostwie, tytuł mistrza w tej naszej tam, w tych ligach, czyli w pierwszej lidze. Co najważniejsze, na 5 pierwszych lotników w oddziale 4 są moje. 2 samiczki, 2 samce, czyli mam pierwszego lotnika, trzeciego, czwartego, piątego. Mam najlepszego lotnika w kategorii samiec w oddziale, najlepszego lotnika w kategorii samica. Cóż tam jeszcze w oddziale? No tam jeszcze chyba jakieś współzawodnictwo, już teraz nie wiem, są chyba podział współzawodnictwa na loty dalsze i bliższe. Nie pamiętam nawet, czy to było w tym sezonie, bo tyle tych współzawodnictw jest, że ciężko się tu połapać i wszystko spamiętać. Cóż, no mówię, kierunek lotów, zmiana na południowy zachód. Z tego kierunku raczej to, co już ja zauważyłem w 2016 roku,
ten sam kierunek, gdy był, to był problem z powtarzalnością gołębi, żeby gołębie powtarzały, po prostu no ciężko, naprawdę ciężki kierunek, często dochodziło do ścinek z innymi oddziałami, to jest pewne, także no niestety zejście poniżej, można powiedzieć, Gorzowa, na linii Poznania dla nas, no to jest ścinka z gołębiami z południa, no i tak to wyszło, jak, a nie inaczej. Także, no cóż, w kategoriach również na podium, w każdej kategorii, czyli kategoria A, B, C i D, w tym roku w oddziele jako pierwszy wicemistrz, co przełożyło się również na tytuły przodownika w okręgu w tych kategoriach. Cóż, no jeszcze takie dwa słowa tutaj nadmienię, bo tutaj fala jakichś negatywnych komentarzy po ostatnich filmikach, które tutaj były kręcone na maratonie. Tutaj wielkie oburzenie niektórych hodowców, że więcej pokory z mojej strony, w mojej osobie. No powiem tak, tym hodowcom, którym się nie podoba po prostu moje zachowanie czy moje filmiki, to nie muszą ich oglądać. Nie? Zasada jest jedna, komu się podoba, niech ogląda, komu się nie podoba, nie ogląda. A powiem tak szczerze, że pokory to nie będzie mnie nikt uczył, tylko mnie gołębie nauczyły pokory. Nie? Ja z gołębiami współpracuję cały rok, 365 dni w roku, to co już wcześniej wspominałem. W tej chwili, w tym momencie to już sezon 2022 u mnie się zaczął 31 lipca. Gołębie są teraz, można powiedzieć, w 70% spierzone, lotowe, bo chowały po jednym mutku po wdowcach. Po jednym, nie po dwa, żeby tam coś zarobić czy coś, po prostu po jednym. Zasada jest u mnie jedna. Jeden mudek, jedna para chowa jednego młodego. Gołębie już się dawno tam rozeszły, nie było problemu. Ja tam nie muszę się, że tak powiem, ogłaszać na Facebooku, sprzedawać kart własności albo sprzedawać rodowody gołębie gratis. No trochę mnie śmieszy ta sytuacja, no ale trudno. Ja uważam, że gołębie powinno się sprzedawać na aukcjach albo z domu, tak? A nie tam takie, że tak powiem, ludzie wstawiają, widzę takie rzeczy na tym fejsie, że naprawdę niektóre gołębie są fajne, ale niektórzy to, no, lepiej to przemilczeć. Także co tam? Mówię, no ja pokorę mam, jakby tutaj nie patrzeć, a że mam taki styl bycia i styl rozmowy, no to już każdy ma coś wrodzone z natury i w naturze i tego się nie zmieni. Ja się cieszę ze swoich sukcesów. Mówię, dla jednego sukcesem jest Mistrzostwo Polski, dla drugiego sukcesem jest jeden konkurs lotu. Dla mnie wielkim sukcesem jest, że w ciągu 6 lat w oddziale 074 Kociewie 3 razy byłem mistrzem oddziału w lotach gołębi dorosłych. Raz byłem pierwszym wicemistrzem oddziału, raz byłem drugim wicemistrzem oddziału i tylko raz byłem poza podium w 2019 roku. Byłem, zdaje się, drugim przodownikiem. Także dla mnie to jest wielki sukces. Oddział nie jest mały, bo mówię, liczy tam około 150 hodowców, lotujących około 110, od 100 do 110, także jest z kim walczyć. Oddział jest, że tak powiem, rozciągnięty na północ, południe, wschód, zachód po 30 km w każdą stronę, nawet i więcej. Także naprawdę ciężko się walczy, no ale jakoś umiem przygotować te gołębie, żeby sobie umiały radzić. Myślę, że przyszły sezon też nie powinien być zły, bo w tej chwili już została mi drużyna już przygotowana, przygotowuję na przyszły sezon. Na ten moment mam 84 gołębie do lotu na przyszły sezon, więc mam 80 miejsc w gołębniku, więc są 4 gołębie nadto, ale nie traktuję ich jako nadto, tylko po prostu to są gołębie, no bo wiadomo, wiosna, jastrząb, te sprawy i tak dalej. Także mówię, mówiąc krótko, a jeszcze dwa słowa do tego tematu, że kiedyś tam powiedziałem na jakimś filmiku, że latam na Greenplayu, teraz niby mówię, że tak mówię, bo tak jest, że latam na 4 firmach. No powiem tak, no dzisiaj latam na Greenplayu, jutro latam na Centrum Zdrowia, pojutrze latam na połączonych firmach. No jednej kiełbasy, że tak powiem, też się 20 lat nie konsumuje. Nie? No, dziś mi smakuje kiełbasa krakowska, jutro polędwica i tak dalej. No więc tutaj środki moim zdaniem
bo tutaj mówię, no, trochę krytyki było, ktoś tam próbował udowadniać, że kiedyś coś mówiłem, teraz mówię co innego. Ja wiem, co ja mówię i ponoszę pełną odpowiedzialność za swoje słowa. I po prostu mówię, no może 3-4 lata temu coś było fajne i fajnie na tym leciało. Dzisiaj używam czego innego, no ja mam sklep i muszę troszeczkę tych środków też próbować, żeby umieć się dzielić z klientami swoją wiedzą. I ja nie lubię sprzedawać czegoś, czego nie mam sprawdzone przede wszystkim. I jeżeli mówię, jeżeli coś mi nie przestaje działać, to po prostu odstawiam to i szukam nowego rozwiązania, tak? A dzielę po prostu procentowo mniej więcej, że 33% gołębie, 33% hodowca, no i 33% załóżmy te środki, tak? Także środki nie latają, muszą być gołębie, przede wszystkim gołębie. Ja mam gołębie bardzo uparte, może czasami troszeczkę brakuje szybkości, no ale to mówię, mamy oddział tak rozrzucony, że no... Różni hodowcy u nas wygrywają loty. Nie ma czegoś takiego, że ktoś bije lot w lot, jak w niektórych oddziałach. Są oddziały, że hodowca bije lot w lot i ma czołową drużynę i tak dalej, pierwszą czy tam drugą. U nas tak nie jest, można to sprawdzić na listach, nigdy tak nie jest i nie było. Zawsze się hodowcy zmieniają i tak dalej. Także reasumując, i wtedy przejdziemy już do przedstawienia tej promocji w sklepie Ptasi Wypas. Także hodowcy, jeżeli komuś się nie podoba, no to przepraszam, jak tam kogoś uraziłem jakimś słowem na poprzednich filmikach. Jeżeli się podoba, miło, mam bardzo dużo telefonów, podziękowań. Kiedy będą następne filmiki, już teraz długo nie było, no ale nie mogliśmy się z Mateuszem jakoś tak spotkać, żeby coś nakręcić. Powtórzę się jeszcze raz, sezon dla mnie bardzo udany, 2021, pomimo że jeden z bardziej ciężkich sezonów, najbardziej ciężki z tego, co ja kojarzę w mojej karierze tutaj w Pelpinie, gdzie latam. Sezon młodych, to już takiego sezonu to nie pamiętam, żeby taki ciężki był. No może króciutko z ostatniego lotu taką bombę dostaliśmy ze Strzelec Klański, że naprawdę długo to będziemy pamiętać. No ja na ten moment na 38 zakoszowanych mam 30 gołębi, także nie jest źle. Będzie czym latać roczniakami, ale są hodowcy, że no troszeczkę głębiej podochodziło później, no ale są hodowcy, że nie mają jeszcze połowy, także no ciężko, dużo gołębi pogubiliśmy, szkoda tych gołębi, bo naprawdę pewnie poginęło bardzo fajnych gołębi, ale no cóż, taka sprawa. Także koledzy, teraz przechodzimy do tej mojej propozycji w sklepie Ptasi Wypas. Więc tak sobie wymyśliłem, że jest po tym konkursie związanym z tymi gołębiami, które Mateusz Wałęsa przeznaczył w ostatnim filmiku. Rozlosowane już są te gołębie. Powędrują do moich klientów, hodowców. Więc mam taką propozycję. Może rozpoczynając od 25 listopada robimy taką akcję. Każde zamówienie złożone telefonicznie do mnie, tylko i wyłącznie telefonicznie, na numer 507-745-300, zamówienie produktów z wyłączeniem oczywiście karm, gritów, chodzi o typowo o produkty dla gołębi, każde zamówienie będzie, że tak powiem, obniżone o 10%, czyli jeżeli hodowca zamówi na przykład produktów za 150 zł, to będzie miał 15 zł rabatu, czyli 10%. Taki przykład. Także tą akcję ruszamy od 25... Pomyliłem się wcześniej. Od 25 października ruszamy tą akcję. I ta akcja będzie trwała do końca listopada, czyli do 30 listopada. I mówię, tylko i wyłącznie wszystkie zamówienia, które będziecie kierować telefonicznie na numer 507-745-300. Wtedy będzie po prostu tutaj robiony ten rabacik na te zamówienie. Także myślę, że fajna akcja. Mówię, produktów. Ja w ogóle to lubię zamówienia telefoniczne niż przez koszyk, ponieważ zawsze można z hodowcą pogadać, coś tam doradzić, hodowca coś podpyta, także mi się wydaje, że to lepsze rozwiązanie. Także mówię, fajna akcja, zapraszam moich wszystkich klientów, mam nadzieję, że będą i nowi klienci, bo cały czas jest rotacja tych klientów. Wraca dużo starych klientów, ale też przychodzi dużo nowych klientów. Co pokazały tutaj na przykład ta akcja z zakupem zestawów pierzeniowych, gdzie były gołębie do wylosowania. Też dużo nowych klientów obejrzało filmik, zadzwoniło, zamówiło i może i nawet wygrało.
Także mówię, no to jest zawsze loteria. Także koledzy, koleżanki, ja bym tutaj chciał przy okazji tutaj złożyć, pogratulować wszystkim sukcesów w minionym sezonie 2021, życzyć sukcesów w sezonie 2022. Zobaczymy, jaki ten sezon nowy będzie, czy nie będzie znowu jakichś problemów związanych z ptasią grypą, czy z tym koronawirusem, co przed nami, tego jeszcze nie wiemy. Mam nadzieję, że zarząd główny robi coś w tej sprawie, żeby tutaj jakoś zapobiec temu, żeby znowu nie było takiej sytuacji, że oddziały nie będą mogły ruszyć z lotami, jedne oddziały będą ruszały, drugie będą musiały czekać i tak dalej, i tak dalej. Także cóż, zapraszam do zakupów w moim sklepie Ptasi Wypas. Telefon jeszcze raz powtórzę, 507-745-300 i wszyscy, którzy będą mnie kupowali, będą składali zamówienia telefonicznie, będą mieli rabacik w kwocie, w ilości 10%, tak, od zakupionego towaru. Także hasłem dobry lot, pozdrawiam i zapraszam do zakupów.